Dawid Buzio. Dawid Buzio. Okazja dla Wisły zakończy. No i 25 sekunda. Mogło to się zacząć bardzo, bardzo ciekawie. Na Dream Teamu. Maciek Siwek i mamy otwarcie wyniku w tym spotkaniu. Pudzio, będzie okazja dla Wisły, zakroczymy. Jak to się zakończy? Mariusz Stoku ostatecznie dobrze interweniuje. Tyle samo oczek, co zespół BKS-u wczorajszych. Dwa punkty więcej zespół Ułomo Tigre i to Ułomo Tigre liderowało tabeli. Okazja dla Andrzej Timu. Czy będzie 2-0? Wydawało się, że to musi być drugi gol. Pomylił się jednak Łukasz Zalewski, ale dobrze też tutaj swoją pracę wykonał bramkarz Wisły Zakroczyn. Zalewski, Marcin Świderski, Marcin Świderski, potężne uderzenie. Słupek. To się na nasze boisko. Bartek Trójnacki, zablokowany, jeszcze nie koniec. Ponownie Bartek Trójnacki. Do środka, do Macieja Siwka. Maciek Siwek poszuka uderzenia. Maciek Siwek. Maciek Siwek. Dobry zwód. Jeden z zawodników danej drużyny może tę futbolówkę dognąć. Tymczasem Marcin Świderski. Marcin Świderski. Bardzo dobre uderzenie po ziemi. Długi słupek. Łukasz Zalewski. Dobre przyjęcie piłki. Łukasz Zalewski. Potężne uderzenie, piłka ostatecznie wpada do siatki. Rzut rożny dla Wisły Zakroczyn. Daniel Mąka. Daniel Mąka, słupek. Ależ to mogło się nieoczekiwanie zakończyć. Ten zauważył po lewej stronie niepilnowanego Marcina Świderskiego. Zdecydował się na uderzenie, grający z numerem 7. Zawodnik Dream Teamu, jeszcze nie koniec akcji. Łukasz Zalewski, gramy dalej. Łukasz Zalewski. Maciek Siwek, Łukasz Zalewski, jak to się zakończy i bramka, kolejna bramka dla Dream Teamu. Ostatecznie jednak futbolówkę, znowu przyjęli zawodnicy Dream Teamu, Łukasz Ćwikliński, Maciek Siwek, pole karne, Marcin Świderski. No wydaje się, że nieuchronne kolejne trafienie dla Dream Teamu, czy tak się stanie? Łukasz Zalewski, ależ kombinują tutaj zawodnicy Dream Teamu, kto odważy się na uderzenie? Maciek Siwek. I ponownie piłka dla Dream Teamu. Zepchnięci teraz całkowicie do defensywy. Zawodnicy Wisły Zakroczyn, ale odzyskał w końcu piłkę Daniel Mąka. I będzie szansa na kontratak. Dawid Buzio. Daniel Mąka. Marcin Olszewski rzucał tu. Bartek Trójnacki z pierwszej piłki do Marcina Świderskiego. Bartek Trójnacki i Kacper Krupa. Dobra interwencja. Bramkarze Wisły Zakroczyn. Bo teraz w rozegraniu Maciek Siwek, Marcin Świderski, to musi być gol. Perfekcyjnie wykorzystany błąd spotkania na parkiet. Krążą zawodnicy klubu Garaż i Rookies, bowiem to kolejne starcie przed nami, ale Dream Team zdążył jeszcze tutaj podwyższyć prowadzenie 6-0.